Co, znowu cię wyzywał, tak? Bomba? No ty, bomba, co się kmierzy? Co ty ty, co ty ściele pan rzuty? Teraz się rzuty. Cześć, tak? Czy... No, zaraz wychodzimy, zaraz no, wychodzimy na zewnątrz. Wychodzimy zaraz na zewnątrz. Bez kitu na zewnątrz idźcie. Wyjaśnijcie to na zewnątrz. Marzeniom nie daj umrzeć, biznes plan rozpisz, nie musisz do cię. Jak Henry wiedzą cię, kiedy odniesiesz sukces. Oczy przyjaźnie za plecami, chcę cię widzieć w trumnie. Dlatego syn mam tak okrutne. Zdjął mi się pierdolony kosmos. Witam państwa, bardzo serdecznie jedziemy właśnie na konferencję niestety. Kameruj to. Właśnie w taki sposób wyglądają przygotowania zawodników do profesjonalnej gali w MMA. Zawodnik robi naprawdę dobrą robotę, żeby się przygotować jak najlepiej do tej walki. I przez takich właśnie jak Kubańczyk jedziemy starym, zardzewiałym Mercedesem. Tak? Tak wygląda przygotowanie zawodnika? Co? Czym jechałeś na galę? Porsche. A my jedziemy starym, zardzewiałym Mercedesem. Tak, bez podsuwitki jeszcze. Tak mają wyglądać przygotowania zawodnika, tak? Ale o co chodzi? Co jest? Ja mam jeździć Mercedesem, żeby się... No kto zepsuł Jaguara? No kto zepsuł? Kto zepsuł? Ja nie zepsułem Jaguara, jechałem na koncert przez pół Polski i przez was, bo nie dbacie o ten samochód, się zagotował i prawdopodobnie uszczelka pod głowicą wywaliła. Przez was wszystkich. I nawet mnie nie denerwuj, bo to przez was. Teraz w tym momencie będzie shot jego Instastory. I kto zepsuł Jaguara? I co? Pokazuję temperaturę normalną. Będzie? Drzwi zamknąć. Będzie coś z tego? Nie wiem, mordo. Kopcie jak szalony, czekaj. Co to? Okej, okay. Coolant level, okej, okay. Low. Dobra, a jak skasować teraz błąd? No to ja nie wiem. Show warnings, okej. Okay. Narzekasz pan, panie, wiesz pan, czy dla córki zostawię, no? No normalnie Niemiec płakał jak sprzedawał, a łzy miał jak w chińskich bajkach. Dobrze, że te instagramowe ludzie znają się na rzeczy i wiedzą, z czego kaczka wodę pije. Ja wiedziałem od razu, co chodzi, tak? Wiedziałem, co chodzi, musiałem się zatrzymać, zadzwonić, tak? Majster, rozkręciłem pół silnika, skręciłem, jedziemy. No. Ale ja jechałem nim po prostu, a już wcześniej był zepsuty i mi daliście na trasę zepsuty samochód. Tak, tak. No. Kto mi dał zepsuty samochód? Ty! Jak się do tego odniesiesz? Nie dawał. Wcześniej musiało się zepsuć. No nie wiem, kurde, no. Wcześniej. Ty dobrze wiesz, konserwator. Lepiej, no, że wcześniej. Lepiej mów to, co wszyscy chcą usłyszeć. Uszczelka nie wyskakuje od razu w tym samym momencie, tylko już wcześniej musiał płynąć gdzieś dobra, tam. Co w każdym razie tak właśnie wygrzebałeś śrubokrętem, pewnie tam przyznaj. Wy jesteś jak te śrubokręty pokręceni. Gwiazdą jechać, a nie ty. Pokręceni jak śrubokręty, a Marek sam mówił, chodź, pojedziemy Mercedesem konserwatorem. Przygotowanie zawodnika do walki. No to dobrze, widzimy się już na konferencji, bo... Nie, bo ja zaraz wysiądę, tak? Niebo, otwieraj, nie, tak? Bo to ty zostaw dla lotników. Wysiadam. Chcesz iść na pierwszą? Wysiadam. Ale to ty nie otwierasz, nie. No to 140 otwierasz. Zaraz wysiadam. 140? No, wysiadaj. 140, no normalny jest. No to po co gadać jakieś bzdury, no? To ja bym mu pozwolił wysiąść. Dobra, tak. I co, i znowu nas wykiwali? To znaczy? No co? No co? Co, a co, ty co zrobisz? No co? No nie wchodź! Ale o co ci chodzi? Nie wchodź! Ale o co ci chodzi? Czemu? No nie można! Jak nie można? Nie stać się, żeby im płacić karę. To znaczy? Człowieku, to milionerzy mogą sobie wchodzić na takie coś, bo wiesz ile oni kary tutaj dowalają za wchodzenie? Ile? To wiesz ile mi dowali? 60 koła. Za to, że wszedłeś tutaj na ten, na murawę? Zejdź z tego. I tak tego nie zapłaciłem, ale 60 koła chcieli ode mnie. Dobra, gdzie oni są w ogóle? Czemu no nie wiem, no znowu mnie wykiwali z tą konferencją. Wcześniej jak była konferencja, to też szukałem. Wyprowadzili mnie nie wiadomo gdzie. No dobra, a gdzie w ogóle jest Kubańczyk i konserwator? Co oni znaleźli jakąś konferencję, my nie możemy znaleźć i łazimy tu jak debile? Oni poszli... No, gdzie poszli? Nie wiem. W ogóle to musiałem chodzić boso, bo mnie nogi bolą. Jak cię bolą nogi? No normalnie, bolą mnie nogi. Już chodzę boso i nie na konferencji będę pewnie boso chodzić, bo mnie bolą nogi. Zanim tam dojdziemy, to mi po prostu się odparzą całe nogi, bo mam buty niewychodzone. A ja jakie mam? Też mi jakieś ścierwo kupiłeś. Jakie ścierwo? No ścierwo, niewygodne. Nie, twoje są akurat fajne i są wygodne. Czy ty człowieku widziałeś mnie kiedykolwiek w butach Nike? Kurde, te buty prawie 1000 zł kosztowały. Ale Nike. No i co z tego? Pierwszy, ostatni raz je założyłem. Nie jestem zadowolony. Dobra, to co? Czekamy aż przyjdzie ktoś po nas, tak? No chyba jesteś niepoważny. Ja idę szukać. No to szukaj i przyjdź po mnie. Dobra Marek, chodź. Co? No chodź, znalazłem. A gdzie to jest? No tam. To jest Kubańczyk? Jest, siedzi kurde grubas i wpieprza. A Olejnik? Olejnik też jest, Jezu Chryste. Nie, to ja nie chcę tam iść. Czemu? No bo nie lubię go. Nie lubisz Olejnika? Już nie lubię. Czemu? No bo wyzywał moją mamę. Wyzywał twoją mamę? No i po prostu nie lubię go. Aha. Tak nie będzie. Nie ma prawa tak robić. A to ja nie wiedziałem, że wyzywał. No nie, znaczy no wywalone mam gościa, o tak. Ale wolałbym, żeby go tam nie było. Jest Dela. Chyba tutaj ta konferencja. Zgadza się. MMA 5 jest napisane. No teraz nie pozostaje nic jak czekać. Ile zostało? Pół godziny. Do konferencji? No tak pewnie jak pół godziny? Z godzina. Zobacz ile ludzi. Po co oni tutaj są?
Nie wiem, chcą się atencjować. Atencja i te sprawy. Też tak rozumiem, że chcą jechać na twoim fejmie. No, dużo ludzi tak chce. Rozumiem jeszcze, że zawodnicy tutaj przychodzą, ale... że... Albo może powstrzymam się od komentarza. Ty dawaj, zrobię wywiad z Kaniowskim. Bo on zawsze robi wywiady, a... O, Mary! Możemy zrobić wywiadzik? Znaczy, ja bardziej bym chciał do siebie ten... Czy ze mną? Tak. Udzielałeś kiedyś wywiadu? No, już się parę razy zdarzyło. Dobra, to ten mikrofon... Dobra, fajnie wygląda, słuchaj, MMA.pl. Słuchaj, ile zarabiasz? Na rok miał ty wywiad. Ależ pytanie teraz dawaliłeś. No coś, no, zarabiam na tyle, żeby było dobrze. Znaczy, bo wiesz, na świecie są różne waluty. Możesz powiedzieć mi w euro, złotówkach, jak tam chcesz. Tutaj przede wszystkim ten mikrofon musi trochę wyżej, bo wiesz, ludzie nie będą cię słyszeli. A po drugie to... Znaczy, on i tak nie jest podłączony, to jest prowizorka. A no tak, zapomniałem. Bo wy też nie macie podłączonego. Wszystkich wyjaśniłeś, i mnie i siebie, bo teraz nie jesteś dziennikarzem. Ja jestem dziennikarzem? No chyba tak, skoro robisz ze mną wywiad. No to jestem, dobra. To masz dziewczynę? Nie mam. A ile zarabiasz? No powiesz w końcu. W euro? Ale to w dziesiątkach tysięcy euro? Czy ile zarabiasz na robieniu wywiadów? No kupę pieniędzy. A ci swojemu, czy płacą ci coś za to, że tutaj przychodzisz i nagrywasz do MMA.pl? Absolutnie nie. Za darmo przychodzisz? Nie za darmo, tylko pracuję dla mojej firmy, że robię dla wywiady MMA.pl, na wszystkich arenach. Tak? Tak, dokładnie. A to oni fame MMA płaci coś MMA.pl? To już rozmowy między szefami, wiesz, bo jestem tylko pracownikiem. A i co, dali ci jakąś podwyżkę, jak ludzie piszą, że jesteś dobry? No właśnie cały czas czekam na tę podwyżkę i się zastanawiam, kto mi ją w końcu da. To do kogo trzeba się spinać w takim razie? Jakbyś chciał awanturować do wszystkich, coś trzeba wymyślić. Ale w sensie do tego szefa MMA.pl. No chyba tak. Bo ja na przykład jestem swoim własnym szefem, ale no tutaj widzę, że już mam większy problem. Jakie jeszcze pytania można mu zadać? Bo ja nie wiem. Ale wiesz, że ja będę komentował twoją walkę, więc może to trzeba, wiesz, do jakichś innych. Jak kiedy walczę? Zależy, kiedy kamerzysta odłoży kamerę. Ogłaszamy to oficjalnie, czy nie jeszcze? Co? Ogłaszamy oficjalnie, czy jeszcze nie? A co, chcesz mnie pobić bez oktagonu? Nie, no chodzi o kamerzystę, nie o ciebie. A ty mnie chcesz pobić? No a kogo? Kurde. No to weźcie... Zobacz, wielki chłop, słuchaj, warunki takie jak ja. To... No na pewno. Słuchaj, ja mam pomysł. Weźcie, upozorujcie jakąś dramę najwyżej, chyba że chcecie pokojowo do tego podejść. I obydwoje po prostu zgarnijcie sobie kaskę, nie? Nie bij go teraz, tylko pobij go normalnie. Na oktagonie. Myślę, że musisz wziąć tą kamerę teraz i my robimy awanturę nie, już w tym momencie. Nie, bo wtedy nie będzie z tego pieniędzy, on dostanie w a nie będzie z tego po prostu żadnych pieniędzy. No wiesz, ja też chcę za to coś. Także to się nie opłaca troszeczkę. No wiesz, wy macie miliony z YouTube'a. Nie, nie mamy milionów. Mamy znaczy niestety on kłamie, nie? Ale miliardy. To, wiesz. Mamy niestety dziesiątki tysięcy. Ale wiesz, co jest najlepsze, że nie wiesz nigdy, kiedy on kłamie. No, a wiemy, kiedy się uśmiechasz. Podobno pierwszy raz w historii uśmiechnąłeś się ze mną w rozmowie. W sumie to ma sens. Ale teraz też się uśmiecha, więc a nie ściągaj tego. Ten wywiad zarobił. Ten wywiad? Nie sprawdzałem, ale miał bardzo mało wyświetleń. Dużo bardziej prestiżowy był mini Mike, który ma milion wyświetleń, ty miałeś tylko z 50 tysięcy. Ale on też tam był. To trzeba przyznać. Dobrze, dziękuję bardzo za wywiad. Mikrofon jeszcze sobie wezmę. Musi być jeszcze piątka na koniec. Nie. Ja inne wywiady robię, bez piątki na koniec. To jest chyba obrócie w tym momencie. Nie, ja nie podaję ręki. Ja nie robię ręki. Zabierasz ten mikrofon? Ale po co ci ten mikrofon? Dobra, masz. Dzień. Witam was bardzo, o. Ale to bardzo serdecznie na drugiej konferencji. To co teraz? Zrobiłem wywiad z Kaniowskim. Także tutaj nie ma jakiegoś większego problemu, żeby napisać tekst i ułożyć do tego melodię. Dzień dobry. Marek, udzielam wywiadu. Czy mógłbyś... Też mnie nagrywałeś. Ale nie tak blisko. Mógłbyś? No dobra, wracając do tej muzyki. Dobra, zobacz, ile jest ludzi do wyboru. Kogo lubisz najbardziej? Bardzo ładny gest. Z kim gadamy? Nie wiem, bierz Najmana. Co? Najmana. Okay. Ale on jest dużo, to nie wiem czy... No nie zrobi ci nic, idź. Cześć. Cześć. Mam pytanie do ciebie. Tego bonusa BGC pobijesz za mnie? Bo on mnie ostatnio wyzywał. Nie, to masz pewnie jak bank. Pobijesz go za mnie? No to nie, no to... A jakbym mógł mieć ciebie prośbę, żebyś tam przed walką mu powiedział... Że to za ciebie? Tak. I żebyś mu go tam wyzywał, no i żebyś go jak najbardziej powiem. Żeby po prostu dostał na łóżkę, żeby nie wyzywać mnie. Bo on się zapomniał po prostu na tej ostatniej konferencji. Zróbmy tak. Myśl o mnie. Wyzywał go nie będę. Zbić go zbiję. Poinformuję go, że to za ciebie. Po walce. Dzięki. Masz załatwienie. Ale nie pieście się z nim. Takich trzeba wyprostować. Tak, żeby porozumieć. No ale to jak ja tak będę robił, to mu się krzywda stanie. To tak chcesz, żeby mu się krzywda stała? Nie, żadnych ograniczeń. Nawet jak mu go uderzysz w jakiś tył głowy, czy coś, nawet jak go zabijesz, to pali. To jest walka, nikt się nie zrobi. Słuchaj, nigdy, ale to nigdy nie żyć nikomu śmierci, nawet największemu wrogowi. To jest niedopuszczalne. To ja natomiast trzeba zrobić to w sposób szybki,
humanitarny i tyle. A uznajesz takie coś, żeby ktoś poszedł do szpitala po walce na kilka lat? Ale to się zdarza bardzo często, że ktoś trafia do szpitala po walce. Bo... no to... A to nie przeszkadza, wierzę w ciebie. Dobra, na razie trzymaj się. Zajebiście, ale dostanie w ryby. Dobrze. Słyszałeś to? Słyszałem. Czemu ty chcesz tego bonusu? Bo mnie wyzywał ostatnio. Będzie miał za swoje. Co chcesz? Najman pobije bonusa za mnie. Tak? No to już, bo bonus ma już mordę. Masz ładowarkę do iPhone'a? Nie mam. Jestem próżny. Będę się bił tą. Cześć. Kuba, możemy zagrać u ciebie na jakim przecinku? Nie, już nie szukamy. No, okej. Co ty robisz? Sorry, Wojtek. Fajny laseczko po tym. Co? Co się odwala? Ja idę w ryj. Idziesz wyrywać teraz laski? A to nie jest odpowiedni moment. Jak nie jest? Przecież konferencja jest, tak? No to dawaj. To jest zjawisko nieodłączne, prawda? Kurczę, nas dłużej tak mówi teraz. Myślę, że każda osoba publiczna zmierzy się. Tak, to się robi. Przynajmniej na scenie. Co to? Też zachęcam, żebyście pomyśleli, zanim siedzicie sobie z fotelu, żeby mówiliście. No, że nagrywamy, że was właśnie teraz. Zobaczymy, jak się nam może poczuć. No, myślę, że konferencja... Nie byś go zgubił. ...tej ma... Ale są średnie. Co? Średnie są. Nie rozumiem. Średnie są. Tu się dobrze robimy. Dają mu numery? On mówił, że ma ciśnienie i musi sobie jakąś dziewczynę dzisiaj na noc załatwić. Tak na konferencji. Czasem wyzywałem, ale i puściłem emocje ostatnio, ale tutaj jest fajny show. Nie rób wstydu. Tutaj Marek, rozumiemy, że nie. O, idź, no. Po co ty tam przylazłeś ze mną? Nie. Wstyd trochę się dzieje. Czemu ty z nim chcesz iść? Po co ty tam przylazł w ogóle? Po co ty tam przylazłeś? No, zostawiamy cię, podejmaj pan dalej. Się chłopak nie potrafi zachować nawet w takiej sytuacji. A ja próbuję za chwilę tam idę. Jak to wygląda u ciebie? No to teraz idzie. Udało się? Tak. Mam numery, wszystko, widzimy się zaraz na afterze. Będzie na noc dziewczynka dla ciebie? Czy na noc? Na razie rozmawialiśmy o wieczorze. Pytałeś się, czy ma skończone 15 lat chociaż? 15 lat? Ma skończone? Tak, 15. Legitymację sprawdzałem w szkole. Pamiętaj, ze mną nie zginiesz, pamiętaj, ze mną nie zginiesz. Pamiętaj, ze mną nie zginiesz, tak? Ze mną nie zginiesz. Idę, bo tam na górze czeka na mnie koleżanka. Kolejna? Tak. Więc byłem przygotowany, że... On już kilka wyrwał. Naprawdę kilka wyrwał? Powiedział teraz, że do jakiejś na górze idzie. Że gdzie poszedł? Na górę do jakiejś, bo przed tym poza... No poszedł? Tak. Winda do piekła zjechała? Przepraszam, mamy wojnę operatorów w takim razie. Winda do piekła mamy zjechała? Mojego operatora i mamy tutaj twojego operatora. I co? Winda do piekła zjechała? Chcesz się bić? Chcesz? No, możemy rozwiązać ten konflikt. Mogę to przemyśleć, regularnie jesteśmy w odpowiednim miejscu. To co fejmem ma następne? Wy? Które fejmem ma? Które? Które? Szóste? Dobra. Na szóste walczymy. Na załatwię sobie zajebistą walkę za dobre pieniądze. To dawaj do miniatury, że go kopiesz. Dawaj, na ziemię go, na ziemię go, na ziemię go! Na ziemię go chyba! Musi być miniatura! Skop go, no! Na wyświetleń! Dobra. Pamiętasz ustawkę przed klatą? Ja nie byłem przygotowany teraz! Pamiętasz ustawkę przed klatą? Jaką ustawkę? To nie było ustawka. Jak nie było ustawka? Jak... Policja była. To co, bijemy się na szóste? Tak. O, to ci rozkwaszę mordę. Zobaczymy w oktagonie. Gdyby to była Ameryka, w tym momencie ktoś Octagon by wyszedł i krzyczał. Załatwiłem sobie walkę przed chwilą. Co? Załatwiłem sobie walkę. Widzisz, jaki szybki jesteś? Bokser jest... Patrzysz na mnie. Bokser! Dobrze, drogie panie, to jest ten moment. Dupę zawsze. Zawsze możemy zrobić fajnie fajsa, zanim to pójdzie dalej. Bokser! Dobra, czekajcie. Się nie spodziewałem, że będę miał kolejną walkę. Co się dzieje w ogóle? To dostała lepa na ryja. Oj, i co to takiego? Pa, dostała lepa. Miał być face to face. Jeszcze raz! Wracaj na Łoczyno! Ło, co to poleciało? Dobrze, czy będziemy czytać, czy to już jest koniec face to face, czy... Myślę, słuchajcie, że zrobimy na ważeniu face to face, a już dzisiaj usiądziemy. Musimy usiąść. Dobrze, drogie panie, usiądźcie. Ja bym chciał zrobić jedną rzecz. Wiecie co? Przesiądźcie się, panie przesiądźcie się, ale niech dziewczyny się tam na rąk. Marek Long Crossfield. Ale
dalej jest też inna walka, na którą wiele osób czeka w twoim wykonaniu i pytanie, bo wiele osób spekulowało, że przyjdzie ci zawalczyć z Nitrozyniakiem. Czy co byś powiedział na takie zestawienie? Chciałbyś się bić z Nitrem? Z tego co mi wiadomo, Nitro oczekuje bardzo sporej sumy pieniędzy za wystąpienie na gali, bo ile on tam mówił, chyba 200 tysięcy złotych. Nie wiem, czy ktokolwiek by mu zapłacił takie pieniądze. Z tego co wiem, to przyjąłby walkę z tobą, jeżeli byście się dogadali, jeżeli byś wygrał swoją walkę w tej chwili. Czyli jesteście w stanie załatwić takiego zawodnika jak Nitro, tak? Tak. Słyszałeś to? Mamy załatwioną kolejną walkę. Słuchaj, teraz się ciężko zdecydować, kogo wybrać. Czy Nitro, czy DJ'a Paukersona? A w ogóle on się jakoś do tego ustosunkował? Nie wiem. No bo... trudna decyzja. Masz dwóch przeciwników. No. Ja bym Paukersona brał, ale ci pierwszy. Wiesz co? Może po prostu odpowiedź dam oficjalnie po mojej wygranej walce. Co ty na to? No dobra, ale skąd wiesz, że wygrasz? Wiesz, instynkt. Co? Instynkt. Instynkt? Tak, ja... Instynkt zabójcy? Tak, tak, tak. Jestem po prostu zabójcą, jak wejdę do... Jak to się nazywa? Oktagonu. Jak wejdę do oktagonu, to już nie wypuszczę, nie ma opcji. Gruby, co tam? Schudłeś? Schudłeś? Ała! Ała! Ty Kubańczyk, stój! Stój Kubańczyk! No. Słyszysz, bok ze mnie poszarpał. Ale mi się lać chce. Ale poszarpał mnie, no pomóż. Dobra, mi dawaj, człowieku. No co, drugi raz mam mów... No, no poszarpał mnie, no wziął mnie, poszarpał. No to pewnie. Poszarpał? No pomóż mnie, zaraz go wyjaśniam drugi raz. Dobra, leć, bij go. Co, znowu cię wyzywał, tak? Bomba? No ty, bombę, co się kłóż? Co ty ty, co ty się lewałeś, rzuty? Teraz się rzucę. No, zaraz wychodzimy na zewnątrz. Wychodzimy zaraz na zewnątrz. Bez kitu na zewnątrz idźcie. Wyjaśnijcie to na zewnątrz. No, idźcie na solówę, panowie. Idźcie na solówę. Poszli na solówę. No, zajebiście. No i dobrze, no. Niech go wyjaśni, należało nie? Mu się. Drugi raz. Należało mu się.